Joanna Więckiewicz, witam i zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu m.in. modernizacja ulicy Osiedlowej, sportowa edukacja z Kazimierzem Dejną, siła języka migowego w życiu codziennym. W tym miesiącu zatwierdzona została lista inwestycji wspartych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Starogard Gdański otrzymał prawie 1,9 miliona złotych dofinansowania na przebudowę ulicy Osiedlowej. Uzyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulicy Osiedlowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie sięga 50% wartości inwestycji. W ramach tego zadania przebudowane zostaną chodniki, jezdnia, powstanie nowe oświetlenie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowywania zmian w budżecie, po to, abyśmy za około miesiąc czasu mogli rozpocząć postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Autor zwycięskiej koncepcji budowy Centrum Edukacyjno-Sportowego imienia Kazimierza Dejny opracowuje program funkcjonalno-użytkowy budynku, który pozwoli miastu w marcu ogłosić przetarg na wykonawcę. 10 lutego na spotkaniu z radnymi Rady Miasta Marcin Czyżewski przedstawił szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych planowanej inwestycji. Spotkaliśmy się dzisiaj z panami prezydentami, z radnymi miejskimi, z dyrekcją OSIR-u, żeby podsumować dotychczasowe prace nad programem funkcjonalno-użytkowym Centrum Kazimierza Dejny wraz z dodatkowymi zadaniami, jak zadaszenie trybuny zachodniej stadionu oraz audytami energetycznymi istniejących budynków OSIR-u. Udało się podzielić tutaj wieloma ciekawymi zagadnieniami. Myślę, że takie spotkanie jest istotne, aby optymalnie zaprojektować ten ośrodek, bo to nie będzie tylko jeden obiekt, ale tworzy się nam bardzo fajny ośrodek sportowy w pięknie położonym zakolu Wieżycy. Mieliśmy dzisiaj okazję obejrzeć koncepcję funkcjonalno-użytkową Centrum Edukacyjno-Sportowego imieniem Kazimierza Dejny w Starogardzie Gdańskim, które przedstawił projektant, zresztą starogardzianin, mieszkający aktualnie w Szczecinie, pan Marcin Czyżewski. Jest to niezwykle interesujący projekt. Myślę, że będzie z satysfakcją przyjęty przez mieszkańców miasta już po jego realizacji. Planujemy, aby ten już gotowy obiekt centrum został oddany mieszkańcom naszego miasta w grudniu 2024 roku. W Starogardzkim Urzędzie Miasta odbywa się już druga część kursu nauki języka migowego dla pracowników. Wszystko po to, aby poprawić dostępność ratusza dla osób z zaburzeniami słuchu. W kursie organizowanym przez Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie bierze udział 10 osób. Prowadzi go lektorka z Polskiego Związku Głuchych Joanna Kurzyna. W zeszłym roku tutaj przyjechałem, prowadziłem kurs, ponieważ w pracy a teren prowadzę na drugą. Bardzo się cieszę, że to chcą usłyszeć. Na starym są pokazane oświadomy, na pogląd komunikacji osób musimy. Na starym są pokazane, jak wygląda szyszą. Na to samo pokazane są osoby, które mają problemy z językiem polskim. Nie dlatego, że uczeni popatrzą w górze, ponieważ na wszystko usłyszę, staraję się, no ale bardzo się cieszę, że wszyscy w miniony poniedziałek komendant Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, inspektor Bogusław Zięba, podziękował lokalnym władzom za pomoc w zakupie nowego wyposażenia, w tym m.in. sprzętu elektronicznego dla pracowników komendy. Nasza jednostka, Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim, otrzymała od samorządów naszego powiatu oraz samorządu miejskiego w Starogardzie, gminy Starogardańskiej oraz gminy Bobowo łączne wsparcie w wysokości 105 tysięcy złotych
Za tą kwotę zakupiliśmy te przedmioty, które były najbardziej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej komendy, a mianowicie komputery, monitory, części do komputerów, które posłużyły do ich naprawy bądź dostosowania do nowych wymogów. Kupiliśmy również krzesła obrotowe dla pracowników policji, dla naszych pracowników cywilnych oraz inne drobne przedmioty, które były nam potrzebne do funkcjonowania. W drugiej części serwisu m.in. zaproszenie na spotkanie dotyczące obwodnicy Starogardu, świece dla Ukrainy, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych. 20 lutego odbędzie się w naszym mieście spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy Starogardu Gdańskiego. O szczegółach zastępca prezydenta do spraw techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błęcki. W imieniu organizatorów Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i Biura Projektów Transprojekt chciałbym Państwa zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Starogardu. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 lutego o godzinie 17 w Kinie Soku przy ulicy Jana Pawła II. Tematem spotkania będzie uszczegółowienie przebiegu obwodnicy i poznanie harmonogramu realizacji tej inwestycji. Starogardzkie Centrum Kultury ogłasza zbiórkę świec, wosku i ogarków dla mieszkańców Ukrainy oraz żołnierzy. Zbiórka potrwa do 24 lutego, a świece można dostarczać do SCK. 24 lutego zwieńczeniem całej akcji w sali Kina Sokół będzie koncert Jedności i Nadziei łączący artystów dwóch krajów. Mam niezwykły zaszczyt i olbrzymią przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego na niezwykły koncert. Koncert, który zatytułowaliśmy koncertem Jedności i Nadziei. Otóż już blisko rok zamieszkują u nas, czy mieszkają z nami nasi goście z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed bestialską wojną, którą zgotowała im Rosja. Chcielibyśmy w ten sposób po raz kolejny dokonać takiej integracji naszych społeczeństw, społeczności polskiej i ukraińskiej. I w związku z tym myślę, że ten koncert będzie niezwykle ciekawy, ale też będzie taką symboliką, że my oczywiście pamiętamy, dlaczego ci ludzie muszą mieszkać w Starogardzie, a nie mogą mieszkać na Ukrainie we własnych domach. Przy okazji będzie oczywiście finał zbiórki świec, które chcemy przekazać na potrzeby Ukraińcom, którzy zostali na Ukrainie i muszą niestety zmagać się z wieloma problemami. Także szanowni Państwo, 24 lutego zapraszam do Kina Soku na godzinę 17 na, myślę, bardzo ciekawy i potrzebny koncert Jedności i Nadziei. Infrastruktura krytyczna jest cały czas atakowana w Ukrainie. W takich miastach jak Cherson, Dniepr brakuje prądu. No i w ciągu dnia mamy słońce, ale w nocy jest ciemno. Latarki szybko się zużywają. Żeby było jakieś światło, to poprosili ludzie podczas dostarczania tej pomocy, żeby następnym razem zabrać trochę świec. Więc zaczęliśmy zbierać świece, jednocześnie te ogarki, bo z ogarków można je przetopić i zrobić tak zwane świece okopowe. Znaczy tak, no świeca okopowa bardzo pomaga żołnierzom w okopach, tak? Bo nie dość, że daje światło, dodaje trochę im ciepła, a niestety trzeba znać też warunki meteorologiczne czy warunki pogodowe na Ukrainie. Tam jest bardzo dużo wilgoci i ci ludzie muszą się ogrzewać, a jak nie ma wilgoci, to tam jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Dlatego te świece, tak, może to jest prozaiczna rzecz, ale te świece dają troszeczkę ciepła i ogrzewają tych ludzi, dają trochę, też pokazują nasze serce. 24 lutego mamy koncert w Starogardzie. Koncert zorganizowany przez nasz ratusz. Ratusz, ale nie tylko. Starogardzkie Centrum Kultury również. Tak jest. Więc jest to świetna inicjatywa, bo jest to koncert jedności. Każdy, kto przyjdzie na ten koncert, może przynieść świeczkę ze sobą lub ogarki i zostawić je jako bilet tam, wstępu. Bądź zanieść je bezpośrednio do Centrum Kultury naszego. Tam również organizowana jest zbiórka. SCK w swojej ofercie ma szereg ciekawych propozycji. To m.in. spektakl Brzechwa 2020, Teatr Medium i Sztuka Klan Wdów, a także udział w zajęciach języka angielskiego czy zapisy do 6. edycji konkursu Utalentowani. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z teatrem. Już w tę niedzielę odbędą się dwa teatralne wydarzenia. Pierwsze z nich skierowane jest do najmłodszych w ramach Teatru Młodego Widza. Do zimowej krainy uczestników przeniosą aktorzy Teatru Bajaderka w spektaklu Ślady na śniegu. Wydarzenie odbędzie się 19 lutego o godzinie 15 w sali Soku.
Bilety dostępne w recepcji Starogardzkiego Centrum Kultury lub w kasie przed spektaklem. Bilety można nabyć w cenie 20 zł za jeden spektakl lub 50 zł za karnet, który upoważnia do wstępu aż na 3 spektakle. Drugim wydarzeniem tego dnia będzie premiera słodko-gorzkiej komedii dla dorosłych pod tytułem Klan Wdów w reżyserii Marzeny Nieczui-Urbańskiej i wykonaniu aktorów Teatru Medium. Spotkanie to odbędzie się 19 lutego o godzinie 19 w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury. Bilety dostępne są również w recepcji Starogardzkiego Centrum Kultury w cenie 15 zł. Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie Utalentowani, jedynym takim talent show na Pomorzu. Konkurs skierowany jest do osób w każdym wieku, które posiadają talent w różnych dziedzinach. Zgłoś swój udział i wyślij maila na adres organizacjaimprez.sck@gmail.com lub zgłoś się do nas osobiście. Właśnie na tej scenie na początku marca odbędą się przesłuchania, a już 1 kwietnia wielki finał w sali Soku, który odbędzie się z popularną gwiazdą wieczoru. Do wygrania atrakcyjne nagrody, łączna pula 5000 zł. Więcej informacji na stronie sckart.pl. Informacje sportowe. W minionym tygodniu w hali sportowej imienia Gerarda Podolskiego odbyły się Miejskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży w piłkę ręczną. Zawodnicy walczyli o awans na Igrzyska Powiatowe. Kolejne rozrywki jutro oraz w piątek. Czujemy, że wygramy. Jest dużo emocji. Fajnie ogólnie. Są tutaj szkoły takie jak jedynka, trójka, czwórka, ósemka. No czujemy, że wygramy, po prostu jesteśmy dobrze przygotowani. Jesteśmy na obiekcie dawnej Agrokociewie, dzisiaj to jest hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Odbywają się dzisiaj tutaj rozgrywki międzyszkolne, Miejskie Igrzyska Dzieci. Są to igrzyska od klas czwartych do klas szóstych w mini piłce ręcznej. Super, że takie rzeczy się odbywają u nas w Starogardzie. Jest to dla młodzieży i dla dzieci, aby się rozwijały. Jest gdzie. Każda szkoła ma jakieś obiekty sportowe, to też jest fajne i cudowne. Są nauczyciele, którzy są przygotowani i to robią. I to jest taki wielki, no, taki plus, sukces dla tych dzieci, dla tych młodzieży i dla tych nauczycieli. Ruszyły zapisy do 5. edycji wydarzenia sportowego Biegam, bo lubię lasy oraz 3. edycji Biegam z czystą przyjemnością. Na ten temat Lucyna Petka ze Starogardzkiego Klubu Lekkoatletycznego Filipides. Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Filipides zaprasza na 5. bieg Biegam, bo lubię lasy w Szpęgawsku 18 czerwca. Niebawem ruszają zapisy. 14-15 luty mamy pakiet tańszy, także zapraszamy do zapisów. Będą biegi dla dzieci, dorosłych, także na dystansach 300, 600 i 1200 metrów oraz bieg dla osób niepełnosprawnych na dystansie 600 metrów. Zapraszamy serdecznie do udziału. Jednocześnie 15 kwietnia po raz pierwszy w Starogardzie odbędzie się bieg Biegam z czystą przyjemnością na dystansie nieco dłuższym, 10 km. Wszystkich chętnych zapraszamy tutaj. Bieg z czystą przyjemnością, czyli bieg bez dopingu, ma być promocją zdrowego stylu życia i biegania w przestrzeni leśnej. Serdecznie zapraszam. Tydzień temu SKS pokonał miasto Szkła Krosno wynikiem 82-63. W minioną niedzielę podczas meczu wyjazdowego z drużyną WKS Śląsk 2 Wrocław kociewskie Diabły wygrały 75-71. Kolejny mecz u nas 18 lutego. Nasi koszykarze zagrają Sensation Kotwica Kołobrzeg. Dobre wiadomości dla fanów piłki nożnej. Pierwszy mecz ligowy rundy wiosennej klub piłkarski Starogard rozegra na swojej murawie 4 marca o godzinie 14 z drużyną Pogoń Nowe z Kalmierzyce. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.